Buongiorno amici. Dzisiaj pokażę wam jedną moją ulubioną recepturę, czyli pesto. Zaczynam o czosnek. Potrzebujemy jedno małe czosnek i migdały. Roimy małe kawałeczki i już. Będziemy blendować, ale bardzo powoli. Zaczynamy od migdały i czosnek. Potrzebuję teraz odrobina oliwa z oliwek extravergine. I teraz powoli bierzemy bazylię i potrzebujemy tylko liście. Staramy się nie umyć bazylii, kiedy kupujemy. Nie maltratujemy to, więc bardzo powoli wyciągamy tego liście. Gwarantuję, zapach jest niesamowity. Ostatnie liście. Zaczynamy. Powoli olewać oliwa. Sól. Szybce. Potrzebuję tarka i parmezan. Szybko. Około 60-70 gramów. Jak nie mamy parmezan, możemy używać grana padano. To jest podobny smak i kosztuje odrobinę mniej. Odrobina oliwa jeszcze raz. Już pesto gotowe. Perfetto. Pamiętamy, świeże pesto może stać w lodówce 2-3 dni. Ale bardzo dobra wiadomość, możemy mrożyć pesto, come lo faceva la mamma. Prego. Pesto świetnie smakuje jak dodatek do pieciwa lub po prostu klasyczny z makaronem.